Witajcie. Dzisiaj filmik z pola. Akurat tutaj wam pokazuję las. Też trochę bambusu będę miał w nim roboty, bo nie wiem, nie chcę tam włazić w te krzaki, ale tu jest pełno takich samosiejek, jakieś czeremchy, takie, nie wiem, kruszyna, czy jak się to nam nazywa. Ale będę chciał to wszystko wywalić. Tu jest taki mały kawałek, półhektarowy. No ale mnie interesuje bardziej zrobienie z tego lasu coś w rodzaju parku, także żeby to fajnie wyglądało. Poprzerzedzam, uprzątnę, tu widzicie korzenie, pniaki to jeszcze ze starych spraw, które tutaj po prostu, bo te pola było całe zarośnięte wszystko. No i teraz doprowadzone to do pola, ale słuchajcie, pytanko mam takie, bo ja tutaj jeździłem talerzówką, że tak powiem zbombardowane to pole jest, bo tu było naprawdę różnie. Ale już jest jakoś doprowadzone do tego, że nie ma tutaj pniaków. O, widzicie, tu jeszcze jakiś kawałek wyskoczył gdzieś od czegoś. To damy na bok. O, to też. O nie, tu jest jeszcze. Aż ty kurczę. O. Także to są takie, słuchajcie, tu było, no trzeba było to zbombardować wszystko. To tą talerzową wielką, jak wam pokazywałem, widzieliście, to jeździłem tutaj, to są ślady, ale słuchaj, o co mi chodzi. Mam te słupy, widzieliście, tam jest taki po prostu, podstawa tego słupa to jest gdzieś taki szeroki kawał betonu, nieażurowany. No i chcę go zaczepić do tego dużego ciągnika i pojeździć tym tutaj po tym polu, żeby to, proszę ja was, wyrównać, bo to widzicie, że to są takie górki, dołki, jakieś tam to takie nieregularne rzeczy. No tak to wszystko wyglądało i chcę to doprowadzić do takiego ładnego stanu, żeby to było równe w miarę. O, zobaczcie na przykład tutaj, jakie są takie, powiedzmy, no ciekawostki, tu jakieś takie góry, doły, tutaj na przykład jakaś taka, no to mi się wszystko nie podoba, nie tak to powinno wyglądać, sami o tym dobrze wiecie. I to chcę doprowadzić do stanu należytego. No i teraz pytanie właśnie, czy ten beton, który ma około 3 metrów, jakbym go zaczepił na dwóch linach do tego dużego ciągnika i pojeździł, czy to mi wyrówna? Bo próbowałem talerzówką, ale talerzówka po prostu ona tego nie wyrówna tak dokładnie, bo widzicie, że tutaj było sporo razy jeżdżone i talerzówka tego nie wyrówna. Natomiast ten beton, może ten beton po prostu by poradził, żeby sobie tutaj, żeby to pole wyglądało jak pole, no. Także tu bardzo was proszę o radę, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę w tym kierunku, no to chętnie. Co jeszcze? Nie wiem, czy widzieliście, ale mam takie ciężkie brony trzypolowe, te z tymi zębami, takie po 20 czy tam nie wiem ileś centymetrów. No te ciężkie w każdym razie. Czy te brony z kolei by dały radę mi to wszystko wyrównać, co tu jest? Bo jeżeli tak, na przykład, to ja mogę po prostu spróbować to przejechać bronami. No żeby to było, no widzicie, tu górka, tu dołek, tam górka. Tutaj w ogóle docelowo ma być, wstępnie tak myślę w każdym razie o tym, żeby w tym miejscu wysadzić truskawki. Niekoniecznie na całości, bo tutaj jest, słuchajcie, spokojnie pół hektara, może troszeczkę więcej. No to na pół hektara ziemi, a wiecie, że ja sam będę pracował, więc będzie mi ciężko obrobić te pół hektara. Zresztą nie wiem, może podpowiedzcie coś, czy macie jakieś pomysły z tym związane, może doświadczenia. No widzicie, tu jeszcze takie rzeczy, to trzeba pozabierać, bo to mi potem będzie przeszkadzało. Ja tutaj zbierałem, słuchajcie, tego jest tutaj dosyć spory kawałek i z takimi rzeczami, jak tu widzicie, to ja się tutaj kilka lat już bawię. O, to na razie damy tu z boku, nie będzie przeszkadzało. No i tutaj w każdym razie chcę truskawki zrobić, może też powiedzmy ogórki tutaj wysieję, zobaczymy. Takie o różne rzeczy. Tam z kolei w tamtym kawałku, bo tu jest rów taki, gdzie są już te chaszcze, krzaki. Jest tam jeszcze trochę pniaków różnych, to nie chcę tam na razie wjeżdżać ciągnikiem. No ale będę musiał, no zobaczymy, przyjadę z pracy, to zaczepię jakąś, bo tam mam jeszcze takie krzaki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale o, teraz wyprostuję. Może lepiej widzicie. To się okaże, jak zdejmę kamerę z czoła, czy to wszystko się nagrało jak trzeba. Ale tam na przykład na końcu widać takie trzy
te krzaki, powiedzmy, to powyrywam i jakbym przejechał zaczepionym ciągnikiem tutaj przy tym, to mi się to wszystko ładnie położy, odsłoni mi te pniaki, które tutaj są, wtedy je poscinam i będę mógł wtedy już normalnie tutaj jeździć, bo tutaj jest, o, rów. Słuchajcie, ten rów też chciałem, powiedzmy, tutaj czyścić, ale on jest, zaczyna być suchy. Słuchajcie, susza jest naprawdę dokuczliwa, z tego co zauważyłem, bo tu miałem zawsze wody mnóstwo, tu było równo i był problem za każdym razem, a teraz tu, słuchajcie, susza. Także tej wody po prostu już tyle nie ma, to ubyło mocno. No i co, tu będę też to wszystko sprzątał, doprowadzał do porządku. No jak wiecie, nieraz wspominałem właśnie przed chwilą też, że ze wszystkim sam tutaj jestem i sam wszystko muszę ogarnąć. Nie jest to łatwe. Także to, no co tutaj macie, te krzaki jakieś, te drzewa, będę musiał, po to się połamało, to wszystko powyrywać, powycinać, posprzątać tutaj, po prostu doprowadzić to do należytego stanu. W przyszłym roku już sobie zaplanowałem, że to będę robił, ale zacznę przede wszystkim od ogrodzenia. Także te słupy najpierw tutaj, co widzieliście, tam robiłem z nimi, to je potnę na kawałki, tu zacznę sprowadzać i powoli, sukcesywnie będę je wkopywał. Tutaj mi na przykład upadły dwa drzewa, muszę też je przyjść, wyciąć po prostu na przyczepę, załadować i to wywieźć. No takie różne są roboty, jak to w polu, jak to w lesie. No ale mam nadzieję, że to wszystko wystartuje w dobrą stronę i będzie fajnie. Sąsiad idzie. Sąsiad, chcesz być w telewizji? Nie. Dobra. A no, no i co? I w każdym razie tutaj to też będę przerzedzał te brzuski, te wszystkie takie, o, szczapy, to wszystko pooczyszczam, doprowadzę do porządku. Te pniaki po prostu będę pewnie albo zostawię, żeby to wszystko pogniło, bo i tak może to w końcu się gnije, rozsypie, ale jeżeli nie, to jeżeli się da, to zmielę w tym rębaku. Ale tak, żeby był porządek. Te zrębki się przydadzą, słuchajcie, do podsypywania krzaków, drzewek, czy truskawek, czegokolwiek, bo to zawsze jest taka iściółka, że wilgoć trzyma. Dodatkowo te enzymy wszystkie, które zawarte są w tym, kiedy pada deszcz, jest rosa, przenika to do gleby, wzbogaca w ten sposób glebę. Także wszystko fajnie. No zobaczymy, jak tutaj to... O, widzicie tu jeszcze ślady pracy ciężkiej. No i ten... I to wszystko trzeba będzie jakoś sobie poukładać. Pniaki, zobaczymy, pniaki może spalę. Zobaczymy co i jak. No. A tam coś fajnie chrupie. Te gałęzie się o siebie mocno ocierają. No, jeszcze zobaczymy, słuchajcie, pójdziemy do talerzówki. Zobaczymy jak ona sobie radzi. No będzie musiała zostać tutaj na polu. Nie będę jej ściągał, bo... No już nie chcę jej ściągać w ogóle z pola. Jeszcze na pewno ją wykorzystam na wiosnę. Słuchajcie, no i co? Tutaj gdybym, słuchajcie, tą ziemię, co ona tutaj jest, mógłbym właściwie przeorać i wysiać zboże nawet na tym. Tylko problem jest w tym, że ta gleba jest tutaj, mało tego, że ona jest słabiutka, bo to jest taka właściwie czwarta na piątą klasę, taka połamana. Ona tutaj już zaczyna się właściwie piąta i szósta za chwilę, bo zobaczycie, tu jeszcze coś rośnie, ale tam gdzie jesteśmy koło talerzówki, tam nic nie rośnie, tam jest szósta Z i tam już raczej nic nie będzie, to są same piachy. Też na razie nie mam pomysłu, co z tym kawałkiem zrobię, ale coś na pewno zrobić będę musiał, bo tak nie wyobrażam sobie, żeby to wszystko tak zostawiać. W każdym razie pytanie w tym filmiku to brzmi, jak wyrównać tą glebę. I teraz co radzicie? Czy broną ciężką i to jakoś sobie poradzi? Czy wziąć ten słup betonowy, właśnie przejechać to wszystko i tutaj to wyrównać? No, tu widzicie same piachy, nic tu nie rośnie zupełnie. Jakieś takie kępki te niebieskie i cała filozofia. No, talerzówka po prostu na razie swoje zrobiła. O, tu już ten patyk jeszcze jest. Tu z opony nic nie zostało.
kilka talerzy. O, ten się tutaj złamał, pękł jeden talerz. Gdzieś tam natrafiłem na jakiegoś pniaka pewnie. Tutaj drugi. Kto ma takie talerze, słuchajcie, ewentualnie niepotrzebne czy na sprzedaż, to ja się zapisuję. Dajcie znać w komentarzu albo napiszcie maila i zobaczymy. No, w każdym razie maszyna znakomita, dużo roboty tutaj dobrej zrobiła. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tu widzicie ten kawałek cały w piachu. Tam reszta już jest wyczyszczona. Ale jeszcze trochę trzeba pozbierać tych gałęzi i pomielić to wszystko. No, to na tyle. Taki filmik, ostatni chyba przed wyjazdem. Też go puszczę Wam w Niemczech, dopiero po prostu zobaczycie go tam. A na miejscu będę starał się coś jeszcze dla Was przygotowywać. Jeśli nie będę miał pracy w sobotę, to na pewno gdzieś tam pojadę za miasto, na jakąś wieś. Zobaczę, może ktoś czymś robi, jakimś ciągnikiem starym. Zagadam, zrobimy wywiad, żeby było ciekawie. Mam jeszcze w planach, słuchajcie, bo kupiłem taką książkę, też Wam zrobię filmik o tej książce. Wydaje mi się to bardzo fajna książka, taka o radach rolniczych. No zobaczycie, nie będę tutaj teraz zdradzał żadnych szczegółów, ale kupiłem tą książkę, jestem zadowolony, dużo fajnych rzeczy. No i jeszcze co? Teraz ten okres zimowy, takie bardziej, mniej pracy już mamy takiej w polu, więcej pracy takiej przy przetworach, chociaż te już też się powoli kończą, ale słuchajcie, zaraz się zbliżają jabłka i tak dalej, różne kompoty, nalewki, więc może coś w tym stylu przygotuję ze starych przepisów, takich sprzed 140-160 lat, zobaczymy. Też mam taką książkę, może coś z niej dla Was wyczytam. Mam też taką książkę inną, bardzo ciekawą, o starodawnym budownictwie w Polsce. Być może tutaj też mi się uda, tylko muszę ją znaleźć, nie wiem, czy przed wyjazdem zdążę, ale jeżeli zdążę, to na pewno coś Wam tam pokażę. Świetne rzeczy, słuchajcie, naprawdę znakomite rady, jak radzić sobie w takim gruncie, na przykład gdzie jest podmokły, jak to zrobić, co, z czym najlepiej. No świetne rzeczy, chemia wyeliminowana całkowicie, natomiast wszystko się buduje i robi z tego, co mamy dookoła siebie. No. To tyle, słuchajcie, przejdę się jeszcze kawałek lasem, zobaczę, zanim pójdę do samochodu i zobaczę, czy grzyby jakieś są. Jeżeli są, chociaż raczej już grzybów nie będzie, bo tutaj u nas było 2-3 dni temu, był taki przymrozek dosyć, minus 4 stopnie, więc to już grzyb się nie powinien pojawić. Ale może akurat, słuchajcie, zobaczymy. No, znalazłem, słuchajcie, ten, Wam jeszcze powiem, nie wiem, czy to już wspominałem, bo sam już nie wiem, znalazłem ten uchwyt taki, o, tu jest jakiś grzyb, ale to nie nadaje się, ten uchwyt do kamerki, no i bardzo się cieszę, bo już nie jest w tym akwarium takim podwodnym, tylko już normalnie, o, styropian. No. Także fajnie, mam nadzieję, że ten głos już będzie dobrze słychać. No i co? O, jeszcze tutaj, słuchajcie, cusik jest. Ale co to jest? No podgrzybki, zobaczcie. Ale już przemrożone, nie? Tylko, że nie wiem, czy ładne, czy robaczywe. Nie, robaki już są. To nie będziemy zbierać. Niech one sobie tu będą, dokończą swój żywot. Ale widać, że to jeszcze jest, bo tutaj, o, tu chyba następny podgrzybek, ale już te robaki go łapią. Nie będziemy go, o, tu jeszcze coś jest, słuchajcie. No może by się postarał, ale tu widzicie, dziurki to też już są robaczywe, nie będziemy tego też ruszać. Także już robaki atakują resztki. Tu jeszcze coś, widzicie, też podskubane, już zjedzone. Nie będzie na ten sezon już zatem zakończony. No i co? No i tyle. Także do następnego filmiku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.